Witamy serdecznie, to jest program rolniczy Jak wyhodować żyzną glebę. Dzisiaj wyjaśniamy, dzisiaj objaśniamy, dzisiaj wprowadzamy was w świat zwierząt i natury. Jest Szymon Jańczyk, czyli ekspert od pługu. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Rozumiem, że ta koszulka korony to właśnie z tym światem rolniczym powiązana, że tak zaczepię Radomsko-Kielecką. Zobacz, masz tutaj na herbie ładne, nie wiem co to jest. Liście. Laurowy. Tak. Tak, jest to faktycznie związane ewidentnie z rolnictwem. Paweł Paczul, operator kombajnu. Nie. Witamy. Nie jestem. Nie jesteś Paweł Paczul. Operatorem nie jestem. Mateusz Okuszewski, starszy traktorzysta. Dzień dobry. Też nie jestem, ale wydaje mi się, że zawsze mam kogoś od pługu. Bo jak było odśnieżanie, to też. No, tym razem na Szymona to spadło, więc zmieniliśmy trochę konwencję. W ogóle dzisiaj najważniejsza sprawa. Wraca segment pierwszoligowy, jako że wróciła pierwsza liga. To też ja też mam na sobie koszulkę jednego z pierwszoligowych klubów. Możecie pisać w komentarzach, jaki to klub. Jak ktoś zgadnie, to wygra jabłko. Dobre Korona. Jabłko. Brawo, wygrałeś jabłko. Mogę teraz? Możesz teraz. Tego nie mam, bo zostawiłem tam, to później ci przyniosę. Będziemy mieli też ciekawą rozmowę z Mateuszem Wdowiakiem, gościem, który jest bohaterem jednego z ciekawszych ruchów transferowych, sagi transferowej w zasadzie, która ciągnęła się przez całą jesień i zakończyła się dla niego finalnie szczęśliwie. No ale co z czasu tracił, to jego. No ale zanim się połączymy z Mateuszem Wdowiakiem, to miejmy stały fragment. Aha, jeszcze inni będą goście oczywiście. Będzie Dariusz Pawłowski w ankiecie Weszło z butami, którego możecie nie kojarzyć aż tak dobrze z ligowych boisk, bo gra mało, natomiast słyszeliśmy, że jest dużym fanem formatu Weszło z butami, więc dlatego się odezwaliśmy do niego, żeby wystąpił, bo zawsze to spoko, jeżeli tam już ma przygotowane swoje pytania, to ciekawe jak z tego wybrnie będzie. Także Artur Derbin, to już w części pierwszoligowej, która tak po mniej więcej godzinie 20 się rozpocznie i zrobimy też przetasowanie w studiu, bo będzie z nami Adam Sławiński. Ale miejmy za sobą stałe fragmenty, dzbany. Słucham państwa, kogo nominujecie. Ja nominuję Pawła Wszołka, bo mogę. Możesz, oczywiście, że możesz. Nie, no tak wiadomo, że piłkarz wydał oświadczenie. Nie potwierdził rewelacji, które pojawiły się najpierw u Tomka Wodarczyka, później też na portalu Legia.net, która z kolei potwierdziła tę pierwotną wersję. Czyli w zasadzie troszkę potwierdził, bo powiedział, że to co w szatni, to rozwiązali w szatni i że rozmawiał z trenerem z Czesławem Michniewiczem w przerwie, a z drugim trenerem po meczu. Czyli coś tak jakby zasugerował, że tak było, tylko zaprzeczył temu, że chce rozwiązać kontrakt z Legią. No wiadomo, w gniewie mówi się różne rzeczy. No ale skoro wyszło, no to chyba mogę się pokusić o takie stwierdzenie, że zasłużył. Mm-hmm. No bo absurdalne było to, że zrobił burzę. No bo za to zrobił burzę, że został ściągnięty, tak? No, natomiast piłkarz chyba może być ściągnięty. No trochę gwiazdorzenie. Ja rozumiem, że Wszołek tam z perspektywy ostatnich tygodni jednym z najlepszych piłkarzy w Legii, no ale kurde. No już też nie przesadzajmy. Tak, zgodzę się z tym. Też chyba kibice Legii dość tak jakby odwrócili się teraz od niego, bo do tej pory zwykle pojawiały się takie komentarze, że no wszyscy się domagali nowego kontraktu dla Pawła Wszołka, kiedy on w końcu podpisze, a teraz tak jakby, jak czytałem te komentarze, to tak troszkę no, ale go też sprowadzili wiesz, na ziemię. Nie zrobiłeś monitoringu mediów i nie wiesz, czy to nie wiem, czy 15 osób się nie oburzyło na Pawła Wszołka, a reszta by chciała go dalej w drużynie, bo myślę, że jednak większość kibiców chciałaby dalej Pawła Wszołka w drużynie, a patrząc nawet z perspektywy kibiców, można to interpretować tak, że trochę ambicja poniosła Pawła Wszołka. Posiadanie ambicji jest rzeczą fajną. No ja też słyszałem taką teorię, że może to po prostu takie już troszkę robienie gruntu pod to rozstanie z Legią, które latem nastąpi, raczej na 90%. I że po prostu obie strony tak jakby chcą się rozejść i to tak załatwić. Ale ma kontrakt do końca sezonu, tak? Tak, no do końca sezonu. Po to robić grunt? No po prostu nie podpisujesz nowej umowy. Znaczy, no Legia na pewno będzie mogła później powiedzieć, że no słuchajcie, no tutaj my takie były troszkę niesnaski między nami, więc tutaj nie było szans na dalszą. Oni go sprowokowali. Współpracę. Specjalnie go zdjęli właśnie, to może o to chodziło, że zdjęli go z boiska, żeby się wkurzył, powiedzieli, że Paweł Wszołek to ambitny chłop, no i tak to się zakończyło. Pierwszy raz ktoś się wkurzył, że jest zdjęty. Uważam, przydałby się jingle na teorię, ale jest tym prawdopodobieństwo. Uważam, że zbyt daleko idziemy w tych dywagacjach, dlatego podrzucę kolejną kandydaturę, Rogoziński. Mhm. Ja bym chciał kogoś z meczu Stal Krakowa wyróżnić. Ja właśnie chciałem tak łączoną kandydaturę i Stali, i Krakowi, tak całej zbiorczo.
Ale to zawsze jest zbyt szeroko. A. Właśnie zawsze to jest pójście po linii najmniejszego oporu. No to może wymieńmy trenerów. Michała Probierza i Leszka Ryńskiego do dzbana, kolego. No. Za ten antyfutbol i za nie, to, no, coś, co się stało. Nie ma tam konkretnego antybohatera chyba. Maciej Jankowski. No, za pudło. Tak. Ewentualnie. Tak. No, to co, tak. Goś nie strzeli. Z 3 metrów. Boże. Ale to jak dajemy Macieja Jankowskiego, to chyba też kolega Sisej musi się tu znaleźć. Gdzieś nie, bo on świetnie grał. Właśnie. Znaczy dobrze grał. No ale pudło jednak, nie, no, gdzie, tak, że no, ja musiałem obejrzeć 3 razy, bo nie wierzyłem. No nie, no i co z tego? Gość jest nominowany do 11 kolejki, nie może być do dzwonu. No co z tego, ale za jedno konkretne zagranie. Ale to ja mam lepszy pomysł. Sasza Balić. O. No to było pechowe bardzo. Gdzie pechowe? No. Proszę cię. Chłop wygląda, jakby na WF-ie miał zwolnienie całe życie. Nie no, pechowe to jest jakby, nie wiem, go ktoś nabił z metra. No to pechowe, pechowe to jest, jak wychodzisz z domu i gołąb na ciebie narobi. No to jest element warsztatu piłkarskiego, żeby mieć dobry refleks, tak? I żeby nie strzelać do własnej bramki. To jest też element warsztatu piłkarskiego. No i mamy czwóreczkę i pięknie. Ja się zgadzam. Dobrze. To jest kandydatura, która najbardziej może przekonać. Sasza Balić, zapisuje to. A więc Paweł Wszołek, Kacper Rogodziński, Maciej Jankowski i Sasza Balić. Napisałem Sasza Bolić, to jest błąd, więc muszę zmienić. Ale zabolało mnie to, co zrobił. I myślę, że kibiców Zagłębia też. Z pewnością tak było. Masz szczęście, że kupon był przegrany już wcześniej. Do kogo to mówisz? Do Saszy Balicia? Do gremium. No. Okej. Okay. Bo tak to zabrzmiało, jakbyś wygrażał. Oczywiście na kanale, strachem na Twitterze kanału sportowego możecie głosować na te ankiety, także na 11 kolejki. Moi drodzy, Jastrząb, najjaśniejsza postać kolejki. Słucham państwa. Ja mam taki kontrowersyjny pomysł. Dawaj. Filip Madanowicz. Coś takiego. Niepopularnie to powiedziałeś, jak jeden z ekspertów. Tak. Flavio. W ogóle jeśli chodzi o Legię, no to chyba nawet 3 piłkarzy moglibyśmy wyróżnić, no natomiast byłoby to, nie wiem, czy dobre dla ankiety, bo byłaby ona zdominowana. Nie, to ja bym... A Flavio jest zaakceptowany? Tak. Nie, no to bez przeciwnie. Iwi Lopez, myślę, że też taka oczywista kandydatura. I się zastanawiam, jeszcze bym z kogoś z Wisły dorzucił. Może Felicio Bramford. Jean Medved za Borsiuku na pewno. Jean Medved za asystę Karkiem. Mhm. Nie, no wydaje mi się, że albo Felicio Bramford, albo to jest moment, żeby docenić trochę Petera Chybale. Mhm. Nie wiem, która kandydatura was bardziej przekonuje, ale jedną z tych dwóch bym dał. Ja bym powiedział, że Chybala, no bo jednak Forbes to tak... Ja bym dał Forbesa, bo nie dalibyśmy Chybali, gdyby Kucharczyk był trochę mądrzejszy. Możliwe. To też. A fakt. Forbes zrobił coś z niczego, tak w zasadzie. Czyli dobrze. Forbes. Felicio Brown Forbes zatem będzie ujęty w tej ankiecie. Poszło, możecie głosować. Słucham państwa, Borysiu kolejki, najładniejszy gol. No wreszcie, Forbes. W ogóle wreszcie mieliśmy jakieś bramki i czasami w tej lidze... Ale tylko dwie się nadają moim zdaniem. Forbes i Ivy? Nie, ja bym jeszcze Aleksander Gorgon. No, moim trochę, zdaniem. No, list się zrzucił jak na kanapę. Nie, no ten wolej był, nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że ładniejszy niż strzał Forbesa. No weź, wyjdź naprawdę. Strzale Forbesa. Ale no bo strzale Forbesa była taka doza przypadku. A Gorgon bardzo ładnie się złożył, przymierzył przy samym słupeczku. No i spadła. No. Jak przypadku? Przymierzył przy samym słupeczku? No przymierzył i spadła. Chyba nie wiem, co to wygląda. No przymierzył i wpadł. No, ale ile takich strzałów jak Forbesa wpada do bramki? Nie, niewiele. No dlatego właśnie doceniamy, że spadło, nie? Mateusz Lis rzucił się w tej sytuacji, jak 5-letnie dziecko na kanapę się rzuca. Tak? Ale ładnie przymierzył. Gorgon, no nie zaprzeczysz, że nie. No, ładnie się złożył, ładnie ta piłeczka leciała. Fajnie, że trafił piłkę, która leciała z powietrza, ale no też gdyby bramkarz był tam źle. Ja mam trzecią kandydaturę i ja będę za nią optował. Nie mówię, że wygra. Możemy dać tego Gorgonia. I moim zdaniem nie wygra, ale możemy dać, jak się chcesz. Tylko liczę na was, widzowie, że teraz zrobicie robotę i pokażecie im, że też doceniacie bramkę Aleksandra Gorgona, chociaż w sumie jak jest Brown Forbes, to wiem, jak się ta ankieta skończy. No przecież przed chwilą mówiłeś, że z takim przekonaniem, że to był ładniejszy gol. No, jeśli chodzi moje o przekonania, a siła Twittera TS Wisła Kraków, to... No, wydaje mi się, że tutaj idziemy w jakieś kontrowersje, idziemy w tanie kontrowersje. No ale dorzucamy, no bo coś trzeba dorzucić, a innych kandydatów... Nie, można dać dwie. Sprawdzałem kiedyś na Twitterze, jest taka opcja. No ale już dajmy. Czasem tak dorzucamy na siłę. Ale można liczymy, dać na przykład tak albo nie i zadać jakieś pytanie. Można tak robić.
Twitter jest niesamowity. Czy Szymon Jańczyk jest normalny, tak? Nie. Jest dyskusja na czacie, czy jest trzeźwy. Potwierdzasz, zaprzeczasz? Tak. Tak potwierdzasz, tak zaprzeczasz? No już myślę, że to było wystarczające. Dobrze, domyślcie się w takim razie, bo ja nie wiem i ja się nie udało mi się dowiedzieć, ale próbowałem. Nie, no wiesz, takie gole jak Forstów wpadają co kolejkę. No to wie. Oj, dobrze. Zobaczymy, z powietrza? Zobaczymy wyniki ankiety, liczę na kibiców Pogoni Szczecin. Zaraz ci powiem, jak to się wszystko rozkłada. Aleksander Gorgoń jest drugi. I no co? Ma 30% głosów. To jest dobry start. No bo na razie zagłosowało 10 osób. To jest dobry start. Ale jednak ktoś na jego głosuje, co jest pewnym zaskoczeniem. A teraz się ankieta zawiesiła i nie myślę, wiem. Że to jakiś jest gest litości. Zaraz sam na niego zagłosuje, będzie miał 31%. Dobra. Bąbelek kolejki, najlepszy młodzieżowiec. Tutaj też ktoś z Wisły może być chyba nominowany. Ale ja bym zaczął od, jeśli mogę, od Karola Niemczyckiego. Mhm, możesz. Ja bym chciał Jana Biegańskiego. A czy Lechia już nie ma problemu z młodzieżowcem, kiedy ma Biegańskiego? No jeden młodzieżowy jest na cały zespół, to dość mało. Poza tym to są dopiero pierwsze mecze, aczkolwiek bardzo, bardzo obiecujące tak. I mam tutaj pewną satysfakcję, bo Szymon pewnie też ma taką satysfakcję, tak. Bo... Chwaliliśmy go i nie kłamaliście. Tak, osoby, które obserwują pierwszą ligę, obserwowali pierwszą ligę, wiedzą, że to taka perełka się trafiła. Tak, to ja bym zaproponował Kacpra Smolińskiego, bo moim zdaniem też całkiem pozytywny występ. Może bez nie taki troszkę nieoczywisty, ale pozytywny. No trochę go skrzywdzili koledzy. Zdecydowanie. Tak. I jeszcze kogoś można rzeczywiście z Wisły i się zastanawiam, czy Starzyński, czy Plewka? Może jednak Plewka. Miał chyba większy, z tego co pamiętam, miał albo największą liczbę pojedynków, albo drugą największą liczbę pojedynków i faktycznie taki jego wkład w to spotkanie był dość spory. Tak, mi też się podobał bardzo mocno. Jeszcze no, Rafał Strączek. Może. Rafał Strączek. Nie? Może być. To ja bym dał Slisz jeszcze ewentualnie. Pamiętacie, jak mówiłem, że Strączek to dobry bramkarz? Hmm? Ja nie. Miałeś rację. Pamiętam. Tak mówiłeś? No bo jak... Chciałem też się pochwalić, jak już tak zaczęliśmy. Śledziłeś pierwszą ligę i Rafała Strączka? Siedziałem Ekstraklasy i Rafała Strączka. Ale on tam Strączka. W dwóch meczach chyba tylko zagrał, bo w ale może akurat w tych dwóch, których Paweł oglądał. No, oko do bramkarzy. Pamiętam do dziś ten mecz pomiędzy Stalą Mielec a Stomilem Olsztyn. Wspaniały występ. Dobra, Patryk Plewka ląduje. Wiemy, kto wygra, bo jak jest w ankiecie piłkarz Wisły Kraków, to dziwnym trafem wygrywa piłkarz Wisły Kraków. Nie mówię, że to źle, mówię, że tak jest. Dzisiaj na lewej obronie jest ciekawa rywalizacja, bo tam jest Maciej Sadlok i Filip Mladenowicz. Jeśli Maciej Sadlok wygra, będzie... A czemu daliśmy Mladenowicza na obronę? Wiesz co, bo nie było żadnych lewych obrońców, którzy zagrali super, a było dużo lewoskrzydłowych, którzy zagrali dobrze. I wydaje mi się, że jest to poruszanie się w pewnym dozwolonym obszarze, tak? Bo wahadłowych możemy uznawać i za obrońców, i za pomocników. Okay. A w nowoczesnej piłce ofensywni obrońcy mają duże znaczenie. Wiadomo, że Filip Mladenowicz po to cię zaprosiliśmy. Bardziej dziękuję. Wyróżnił się, jeśli chodzi o ofensywę niż defensywę, ale uznałem, że dla dobrej ankiety, dla takiego obiektywizmu i docenienia jak największej liczby graczy, którzy rzeczywiście na to zasłużyli, można dać go wśród obrońców. Tak samo zresztą Christian Gettinger był wśród obrońców, a grał na wahadle, przy czym on grał bardziej defensywnie niż Filip Mladenowicz oczywiście. W ogóle rzadko zdarza się taki mecz, kiedy z naprawdę czystym sumieniem możesz dać trzech piłkarzy do takiego mocnego kandydatura na gracza kolejki, bo im Mladenowicz, Kapustka, tam i Lukinias top. To znaczy Lukinias moim zdaniem błysnął, jeśli chodzi o wykończenie, tak? Bo dwa razy znalazł się w dobrym miejscu i nie zadrżała mu głowa, nie zadrżała mu noga i po prostu to zrobił, ale mniej uczestniczył w kreacji niż w poprzednich spotkaniach. Jest to jednak pewna, chyba też Andre pewien wyjątek, taki, jeśli chodzi o tego zawodnika. Andre Martisz tak w kreacji bardziej uczestniczył i też taki pozytywny bardzo występ. No w ostatniej chwili wyleciał ze względu na Łukasza Trałkę z naszej ankietki, ale był to dobry występ. Też przy drugim golu zrobił dużo roboty. Mm-hmm. Możemy zobaczyć, jeśli mamy, kogo nominowaliśmy do jedenastki kolejki. Tak, mamy bramkarze. Karol Niemczycki, Dante Stypica, Rafał Strączek. Mimo że Stypica dwie bramki puścił, to jest. Kogo tutaj widzicie? No ja już Karola Niemczyckiego. Też myślę, że Niemczycki. Też. Prawie obrońcy. Bartosz Kopacz, Paweł Olszewski, Jakub Kuzdra.
Zaimponowało mi, jak mówiłeś, że Jakub Kuzda to taki największy walczak w lidze i że zawsze byś go umieścił w klasyfikacji największych walczaków, więc wyznaczę Jakuba Kuzdrę. No bo tak jest. Mi się wydaje, że nie za umiejętności Jakub Kuzdra jest w Ekstraklasie, a za właśnie taki swój charakter, bo gość naprawdę zapieprza. Mówiliśmy już zresztą o tym, że on był tam na liście transferowej w zasadzie i przez przypadek pewnie trochę w związku z tym, że opóźniły się transfery. Warty Poznań został, dostał szansę i ją wykorzystał. Tak, no to też jest taka fajna historia, że nawet już może być na aucie i tak się spektakularnie odbić. Ja dam Pawła Olszewskiego. Dobrze. W ogóle szok, że Kuzdra kiedyś był środkowym pomocnikiem, bo mi nie pasuje niczym do bycia środkowym pomocnikiem Jakub Kuzdra, no ale dobry występ. No pewnie więc... bardziej defensywnym niż ofensywnym. Tak, natomiast mimo wszystko grał w środku. Lewi obrońcy, Christian Göttinger, Filip Mladenowicz, Maciej Sadlock. No tu raczej dyskusji zbyt wielkiej nie ma. Zobaczmy dalej. Środkowi obrońcy, Aleks Ławniczak, Rafał Janicki, Josip Juranowicz, Tomasz Rogne. Całkiem fajnie wypala ten pomysł z Juranowiciem jako takim półśrodkowym. A z Janickim jak wypala na razie? Spektakularnie. Jak Beckenbauer grał. I to za najlepszy lat Beckenbauer. Tak. Beckenbauer. Rozgrywał, strzelał, przerywał. Wszystko. Piłkarz kompletny. No, powiedzmy. Środkowi pomocnicy. Trałka, Gajos, Plewka. Kogo dajecie? Ja daję Łukasza Trałkę, bo to jest naprawdę... imponujące, co się dzieje z jego udziałem. Ma już 2 gole i 5 asyst. No, chyba pobił swój rekord, jeśli chodzi tak, o taki prywatny bilans, a pewnie nawet nie zakładał, że w tym wieku będzie grał w Ekstraklasie. I tak często mówi się o tym, że Lech może teraz żałuje, że Łukasz Trałka w takiej formie nie jest piłkarzem tej drużyny. I on był najlepszym pomocnikiem Lecha Poznań w klasyfikacji kanadyjskiej, jeśli chodzi o Ekstraklasę. A tak, Warta Poznań jest 4 punkty od ligowego podium bodajże, czy 4. miejsca, więc walka, znaczy, europejskie puchary. Ja nie chcę mówić, że nie chcę dołączyć do takiego grona osób mówiących, że no Lech się tutaj pomylił, bo tam z Łukaszem Trałką dochodziły też inne rzeczy, tak, jakiś wpływ na atmosferę i tak dalej. I pewnie obie strony musiały się rozstać, żeby to lepiej wyglądało, przynajmniej z perspektywy piłkarza, no ale jest to bardzo, bardzo ciekawe, jak on w kolejnych meczach jeszcze coś dorzuca od siebie, bo już nam się wydaje, że kurczę, już ten sezon w wykonaniu Łukasza Trałki jest świetny, czego kompletnie nie zakładaliśmy, a on jeszcze w kolejnym meczu pokazuje, że może zrobić więcej, znów jest kluczowy dla Warty Poznań. Tak, i w ogóle w tym sezonie zaczął stałe fragmenty wykonywać i jak się okazuje, jednak ma ułożoną nogę do tego. W przypadku też, bo chyba Piotr Forek opowiadał na naszej antenie, że był bardzo niezadowolony z tego, jak wyglądają stałe fragmenty gry. I tak spojrzał w kierunku Trałki i tak, no, spróbuj. I to zaczął zrobić. Łukasz, próbuj. Ale dzisiaj to się zachowało jak rasowa dziesiątka, bym nawet powiedział, tak przytomne do grania tutaj, jak Ricardo Kaka za najlepszych czasów. No to ładnie pojechałeś. Ofensywni pomocnicy to... Czy mamy alkomat? Musimy zrobić, wiesz, taką jak Kowalowi ci do teorii, bo masz dzisiaj grube. Aleksander Gorgon, Iwi Lopez, Lukiniak i Kapustka to ofensywni pomocnicy. Zobaczmy jeszcze następną planszę. Kenny Sajew, Smoliński, Starzyński i nie Filip, to lewi pomocnicy. Prawi pomocnicy Sisej, Sykora, Szysz, napastnicy Felicio, Brown, Forbes, Rafa Lopez, Flavio. Kogo wybierać? To ja wybiorę Kacpra Smolińskiego, Jana Sykorę i Flavio Pajszał. Smoliński, Sisej, Flavio. Smoliński, Sisej, Forbes. Okej. Więc możecie wy też wybierać tak, jak wam się podoba. Pytacie gdzie? Na Twitterze kanału sportowego. Zapraszamy was tam. Tam można głosować jeszcze przez kilkanaście minut. Czy hodujemy pszczoły? Hodujemy? Mój sąsiad hoduje. Hodujemy pszczoły. Gołębie. Zatem... Mój dziadek hoduje gołębie też, tak. To twój dziadek powinien wiedzieć, że występujesz w programie, w którym jest pytanie o gołębie w ankiecie Wasz z butami. To jest kontrowersja. To fakt. Większa niż my też kaku. Musimy przemyśleć, czy jesteś naszym kolegą. Mogę się przyznawać. To był błąd. Tak, to był błąd. Dzwonimy do Mateusza Wdoweka. Czy już mamy go na linii, czy nie? Za 3 sekundy będzie Mateusz Wdowiak, więc możemy już wywoływać w takim razie. Halo, halo, witamy serdecznie. Dobry wieczór, Mateusz.
Dobry wieczór wszystkim. Witamy cię serdecznie. No, bez wątpienia jest o czym gadać, bo byłeś bohaterem takiej mało przyjemnej sagi transferowej, o której trochę rozmawialiśmy przez całą jesień, no ale koniec końców wychodzi to dla ciebie wszystko dobrze na plus, no i możesz grać w piłkę. Może opowiedzmy sobie o tej całej sytuacji jakby od początku, bo poprzedni sezon miałeś bardzo dobry, być może najlepszy sezon w twojej karierze. Zdobyłeś Puchar Polski jako jeden z najlepszych zawodników w Krakowie. Poprowadziłeś wręcz do Pucharu swój klub, zwłaszcza w meczu z Legią Warszawa. No i co się dzieje potem? Jak to wyglądało z twojej perspektywy? No faktycznie bardzo udany sezon, historyczny triumf. Co się działo później? Potem mieliśmy wolne tydzień, później wróciliśmy do treningów, do meczów od razu. No i zaczęły się rozmowy kontraktowe, tak? I po prostu gdzieś po miesiącu zaczęły schodzić na taki tor, że no, nie kontynuowałem gry w meczach, tak? Tak to wyglądało. Później wszyscy wiedzą, jak to było, że niestety no, nie było widać mnie na boiskach ekstraklasy aż do wczoraj tak naprawdę. A w jaki sposób klub komunikował ci to, że nie ma ciebie w kadrze meczowej w kolejnych meczach? Jaki był powód tego, że zostałeś odstawiony? Czy tworzono pomiędzy klubem a tobą taką fikcję, że chodzi o powody sportowe? Znaczy ja osobiście nigdy nie dostałem informacji, że nie wiem, że moja forma uległa tak drastycznemu obniżeniu, czy po prostu nie jadę ze względów sportowych. Nigdy mi czegoś takiego nie przedstawiono. Trwały no, negocjacje to duże słowo w tym wszystkim. Taka gdzieś, nie wiem, może trwały takie rozmowy, chęć rozmów, w zasadzie nie wiem, jak to określić tak naprawdę, bo to nie były negocjacje kontraktowe. Ale że zero rozmów na temat jakby mojej dyspozycji, mojej formy, zero. Mhm. A czy to, że nie grałeś, to była bardziej decyzja trenera Probierza, czy może wiceprezesa Tabisza? To myślę, że ich trzeba byłoby zapytać. Natomiast no, trener podejmuje decyzje kadrowe, więc myślę, że jednak trenera. Masz żalu trenera Probierza o to wszystko? Na pewno mam żal do tego, że no, takie sprawy zważyły o tym, czy jeździłem na mecze, czy grałem. Wszyscy wiemy, że byłem w formie i rozgrywałem dobre mecze i grałem w pierwszym składzie praktycznie wszystko. Od końcówki tamtego sezonu po no, ten bieżący sezon też zacząłem i w pucharze, w pierwszym składzie i w rozgrywkach europejskich, i w lidze wszystko grałem, także no, szkoda, że takie rzeczy zaważyły, bo wydaje mi się, że tak nie powinno niestety być. No z perspektywy Krakowi to się wydaje po prostu głupie, skoro ma piłkarza na kontrakcie i z niego nie korzysta, z takich, a nie innych powodów. No oczywiście potem i tak mógłbyś odejść, no ale wciąż byłeś na kontrakcie i pewnie mógłbyś pomóc w Krakowie w osiąganiu lepszych wyników, niż to miało miejsce. No tak mi się wydaje. To nie było też tak, że nie wiem, ja powiedziałem, że Krakowia wychodzi z ofertą. Mówię, nie chcę przedłużać, nie chcę już tu być. Nie wiem, zasiedziałem się, czy po prostu chcę poszukać czegoś nowego. Tylko ja dałem jasny komunikat, że jestem zainteresowany przedłużeniem tym. Miałem swoje warunki. Krakowia przedstawiła mi swoje warunki. No i normalna kolej rzeczy to są negocjacje, próba rozmów, nie wiem, kompromisy. Jakieś działania ku temu, pokazanie, nie wiem, szacunku, nie tylko finansowymi, nie wiem, tam warunkami, no ale też właśnie tym, że nie wiem, negocjacje mogą trwać, a ty będziesz dalej grał, bo jesteś, nie wiem, wiodącą postacią drużyny, darzymy cię szacunkiem, będziesz grał, negocjacje są na drugim torze i no i działamy, tak? Tak to według mnie jakby to są takie moje wartości, moralno-etyczno-sportowe, że tak to powinno wyglądać raczej, nie? Że jakby w ogóle ja się chciałem od tego odciąć, nie chciałem, żeby to agent załatwił. Agent jest od takich rzeczy, po to go mam. Ja chciałem się skupić na piłce i ja o tym mówiłem niejednokrotnie. Tak mi się wydaje, że tak powinno to wyglądać, nie wyglądało. Może
gdzieś tam nasze postrzeganie rzeczywistości się różni, jak widać, moje i zarządzające Krakowem. A ty czułeś się przymuszony przez Krakowie do tego, żeby podpisać taki kontrakt? Znaczy czułeś, że jak go podpiszesz na tych warunkach, jakie zaproponowała ci Krakowia, to będziesz z powrotem grał? Znaczy no to było pewne, tak? Że jeżeli bym podpisał, no to wszystko by było, wróciłoby do normy. To znaczy, że bym jeździł na mecze i bym grał. No, dziwnie się o tym mówi, no ale tak by prawdopodobnie tak by było po prostu. No i to jest przykre na pewno. Nie zgodziłem się jakby na tą ofertę. Szukałem jakichś negocjacji, jakiegoś dojścia do kompromisu, ale w momencie jak zaczęto mnie odsuwać z takich powodów od zespołu też i od meczów, potem powoli stopniowo od zespołu, no to ja potem nawet zgadzając się na warunki, jak ja bym się czuł przed samym sobą, podpisując ten kontrakt, ja bym się nie czuł. Ja mi się jakby kojarzy podpisywanie kontraktu, renegocjacja czy takie rzeczy z czymś przyjemnym w 100%, jesteś do tego przekonany i jakby czymś, w co wierzysz i chcesz w to iść, tak? A jak ja bym po czymś taki podpisał przedłużenie, to ja bym się nie czuł z tym dobrze, nawet sam ze sobą po prostu, jeżeli w takiej formie zostało to rozegrane. Czy kwota, tak naprawdę, tak? Czy kwota, o którą się poróżniłeś z Krakowią, to były pieniądze tego rzędu, że nie można się było dogadać? Czy to była taka różnica, że jedna strona nie potrafiłaby przekonać do siebie drugiej? Znaczy tak naprawdę wszystko rozegrało się o klauzulę transferową. Mhm. Ja czyli nawet nie o twoją pensję, tak? Tylko o inny zapis w kontrakcie. Tak. Jakby początkowa faza tego wszystkiego, no to była jedna oferta, jakby jedna propozycja ze strony Krakowi i jedna propozycja z mojej strony. No i po prostu nie mogliśmy znaleźć kompromisu jakby no i zaczęło się no to, co się zaczęło, czyli że nie byłem brany pod uwagę. Czyli ten trener prawie zarzucił ci w wywiadzie z Leszkiem Milewskim, że zmieniłeś warunki. Że podałeś mu rękę i zmieniłeś warunki. Ja mam dokładnie te słowa. To może zacytujmy, żeby było precyzyjnie. Nie zgodziliśmy się na kwotę odstępnego, mówi Michał Probierz. Dogadaliśmy się na pieniądze, które miał dostać i był z nich zadowolony. Ustaliłem z nim, że postaram się wypośrodkować kwotę odstępnego i się zgodził. Podał mi rękę. Wszystko odbywało się profesjonalnie. Później się okazało, że zmienił warunki. No to jak? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tak mówi Michał Probierz o tobie. To ja zacznę, że nie wiem, ja inaczej troszkę postrzegam słowo profesjonalnie, bo profesjonalnie by to było, gdyby to zrobione zostało przez agencję. Wina tak naprawdę wszędzie była zwalona na mojego agenta, co jest moim zdaniem niedorzeczne ze względu na to, że Krakowia odbyła dwie rozmowy z moim agentem. Jedna to była podczas dopinania transferu Michała Helika i gdzieś było na pomknięty mój temat na koniec rozmów, czyli tak stricte to nie było spotkanie na mój temat. I druga rozmowa miała miejsce już w październiku telefoniczna, jak już zostałem odsunięty od 3 czy 4 spotkań z rzędu, więc gdzie ja zaznaczałem ciągle w klubie, że chciałem, żeby to się jednak odbyło przez agencję, że jestem od grania w piłkę od tego, co tak naprawdę mówi kontrakt i od tego jestem, tak, od grania w piłkę. Więc wydaje mi się, że tu nie ma nic wspólnego z profesjonalizmem. A co do warunków, to miałem swoje warunki, Krakowia miała swoje na początku. Po takiej jakby takiej stagnacji tego wszystkiego, gdzie ja już chyba nawet pierwszy czy drugi mecz, gdzie nie byłem wzięty pod uwagę, jakby też ja zasugerowałem, że może po prostu ruszymy to w którąś ze stron, w sensie takim, że ja mam jedną kwotę, którą chcę uzyskać jako klauzulę transferową, wy macie drugą, no to po prostu może się gdzieś spotkamy po środku. No to pierwsza jakby informacja była, że nie będzie negocjacji, że jednak prezes profesor Janusz Filipiak nie zgodzi się na coś takiego. No to ja stwierdziłem, no to skoro ja jakby wychodzę już z taką inicjatywą, nic z tego, no to ciężko. Faktycznie
potem była zmiana ze strony Krakowi i zeszliśmy jakby po środku. Natomiast to było dzień po tym, jak wysłałem pismo od prawników, już po trzecim meczu, który nie byłem wzięty pod uwagę, że po prostu mam swoje prawa i nie chcę, żeby mnie tak traktowano, bo to jest po prostu niezgodne z tym, z kontraktem, z przepisami kontraktowymi. No i dzień po tym nagle się coś ruszyło pierwszy raz, że zeszli z tej swojej kwoty, z tej swojej klauzuli na jakby pośrodku, tak. Natomiast no, czułem duży niesmak już wtedy tak naprawdę. No, to był brak szacunku po prostu. Nie czułem się szanowany przez to wszystko, przez to, jak to się tutaj odbyło, bo tak nie powinno być, że ja nie jeżdżę na kolejne mecze, że ja muszę pismo od prawników wysyłać, bo mnie traktują, jak traktują. I dopiero to coś działało. Więc no nie tędy droga. Chyba nawet jakieś grupy WhatsAppowej zostały wyrzucane, tak? Właśnie chciałem to zapytać, czy faktycznie było tak, że oprócz tego, że nie mogłeś uczestniczyć w meczach, że nie jeździłeś na mecze, to też odsunięto cię tak jakby od życia zespołu całkowicie. Tak, to było w momencie, gdy zostałem przesunięty do rezerw, czyli to był 22 października. Przyjechałem do klubu i odbieraliśmy sprzęt akurat, w sensie ubrania treningowe, bo tam pralnia była zamykana, bo coś było odnośnie przepisów obostrzeń. No i kierownik mi przekazał te rzeczy, no i mówi, że idę na trening do rezerw na 14. Ja mówię, no ale czemu, jak, o co chodzi? No, że trener tak mi przed chwilą przekazał i że idę na trening do rezerw. Mówię, okej. No i poszedłem na 14, oni mieli po południu, pierwsza drużyna miała wcześniej, tam chyba o 11. No i odbyłem trening i po treningu zauważyłem, wchodzę na WhatsAppa, bo chciałem zobaczyć informacje jakieś. No tam wszystko było opisane, jakby plan wysyłany, jakieś zmiany, informacje. No wiadomo, no teraz tak to funkcjonuje pewnie w większości klubów, że wszyscy są dodani do jednej grupy, kierownik przekazuje informacje, no i wszyscy to widzą. My sobie coś tam piszemy nawzajem. I tak to funkcjonuje. Natomiast no, usunięto mnie z tej grupy. No i na drugi dzień napisałem do Kiera, jak sytuacja, no bo okej, miałem zejść na jeden trening do rezerw, ale czy ja mam, nie wiem, ten tydzień trenować z rezerwami na stałe, czy jak to wygląda, bo zero informacji. No, że zaraz się dopyta trenera, no i zaraz mi przekazał, że na stałe do rezerw. Zostałem przesunięty i praktycznie od tamtej pory już nie miałem kontaktu ani, no, ze sztabem pierwszej drużyny. Czyli Michał Probierz nie powiedział ci wprost, że cię odsuwa? Nie. Wy w ogóle rozmawialiście tak nie tylko o tej sytuacji, ale wcześniej? Wcześniej, później? Dużo było rozmów z trenerem. Na tym przełomie, nie wiem, tam początek września, połowa października. No do momentu praktycznie tego 22 października, jak zostałem przesunięty, no to było, odbyło się dużo rozmów. A w pewnym momencie Krakowia przedstawiała tę sytuację tak, że ty jesteś tym ogonem, który chce kręcić psem i klub nie może sobie na to za bardzo pozwolić. Przy czym, jeśli chodzi o Krakowię, pojawia się dużo takich podobnych sytuacji, kiedy piłkarze odchodzą z tego miejsca w nie najlepszych relacjach, choć nawet wcześniej byli postrzegani jako może nie klubowe legendy, ale czy to gwiazdy, czy to bardzo ważne postacie dla zespołu. I chciałbym się ciebie zapytać o to, czy jest w tym pewien przypadek, że akurat Krakowi dotyczy wiele takich sytuacji, czy w tym przypadku nie ma żadnego? No myślę, że każdy powinien sam odpowiedzieć na to pytanie. Bo to, że nie jest to, no okay, czyli nie jest to zbieg okoliczności, tak? Okej, czyli nie zdziwiło cię to, że ty jako Wanek też tak jesteś traktowany na tej zasadzie. Jakby znając historię wcześniej. Zdziwiło, bo myślałem, że nie, że będę jakiś specjalnie traktowany, nie o to chodziło. Natomiast no, 14 lat w klubie, tak, po prostu chodziło o jakieś takie szacunek, jakieś takie podejście, żeby. Jakby jedna sprawa to są te kwestie finansowe, tak? Jakby zaproponowanie, negocjacje, okej. Okay. No i od tego jest, ja dalej uważam, że agent, bo potem właśnie się robią nieprzyjemne sytuacje, jak ja miałem rozmowy z trenerem Probierzem i z wiceprezesem Tobiszem, tak? No ja nie jestem od takich rzeczy i
chciałem, żeby to zostało zrobione przez agenta. Natomiast druga rzecz, no, to jest szacunek, pokazanie, czy jestem zawodnikiem ważnym, czy szanowanym i tak dalej. No, a poprzez to, jak zostałem potraktowany, no to tego nie liczyłem absolutnie, więc dla mnie to też są bardzo istotne kwestie. Oprócz tych finansowych uzgodnień, no to jest bardzo, bardzo ważne tam, żeby pokazać, że gdzieś to może być to właśnie profesjonalnie zrobione i z szacunkiem, tak, jesteś dobrym zawodnikiem, na ten moment jesteś podstawowym zawodnikiem, dajesz jakość, no to grasz, tak, dogadujemy się, prowadzimy negocjacje, no też to nie był taki, nie wiem, deadline, że nie wiem, grudzień, styczeń, poza tym zawodnicy podpisują nawet w styczniu, mając możliwość przejścia do innego klubu, no. Czerwiński z Piasta podpisał w styczniu, tak, a mógł sobie podpisać z kimś innym, no. Jakby, no to nie jest taki must have, że ty musisz podpisać, nie wiem, teraz już, bo masz 10 miesięcy do końca. Można dojść do kompromisu. W ogóle pierwsza jakby nasza taka sugestia w stronę zarządu Krakowi, no to, że dopiero po tej zakończonej rundzie siądziemy w grudniu do rozmów. Na spokojnie, że ja się skupiam na tej rundzie, no bo wszystko szło ok i czułem, że po prostu no, pełne skupienie na grze, tak? Krakowie oczywiście mówi, że nie ma szans, że teraz, że no jakby no, można było odczuć, że chcą to załatwić szybko teraz. Okej, zmieniliśmy taktykę i stwierdziliśmy, dobrze, skoro chcecie teraz, to dobra, to zacznijmy negocjacje, żeby to było załatwione szybko, skoro chcecie, tak? No ale się potoczyło, jak się potoczyło. A w twoim mniemaniu, czy w twoim odczuciu w Krakowi zostały zachwiane pewne proporcje pomiędzy liczbą obcokrajowców a Polaków w składzie? Moim zdaniem tak. Jest to coś, to jest moim zdaniem. Coś, co rzutuje na postawę zespołu, bo no, trwa pewna dyskusja na ten temat. Niektórzy bagatelizują kwestię właśnie dużej liczby obcokrajowców. Chociażby Michał Probierz bardzo się zżyma na to, kiedy ktoś mu to wypomina, ale no, pojawia się też dużo głosów właśnie takich, że żeby osiągnąć wynik sportowy, jednak szatnia musi być w pewnym stopniu polska. Znaczy, wiadomo, patrząc na ligi zagraniczne, no te topowe, no to jest naprawdę dużo tych obcokrajowców, niewątpliwie. I tutaj też można przez pryzmat tego patrzeć. Natomiast no, ja uważam, że gdzieś się, no, nie, może nie powiem, że trzon, ale tacy bardziej doświadczeni zawodnicy to też są potrzebni, jeżeli chodzi o Polaków. Tak, tak, tak ja uważam. Są różne jakby drogi czy kierowanie zespołem. No ja nie jestem trenerem, nie mam takiego doświadczenia, żeby to wszystko układać, ja tylko tak mówię, jak to czuję sam osobiście z szatni. Natomiast są też zespoły, gdzie to dobrze funkcjonuje i tutaj też nie ma złotego takiego. To nie jest taka sytuacja zero-jedynkowa moim zdaniem. Nie, no jasne, pytałem o twoje zdanie. A tak już może trochę przechodząc od Krakowi do twojej przyszłości, ile było prawdy w tym, że byłeś bardzo blisko Lecha Poznań? Znaczy, było zainteresowanie ze strony Lecha Poznań i nie ukrywam, że blisko to może mocne słowo, natomiast jakby były mi przedstawione oferty, także jakby był stały kontakt, rozmawiałem i z panem Tomkiem Rząsą i z trenerem Dariuszem Żurawiem przez telefon, była prowadzona taka jedna rozmowa i agent był w stałym kontakcie z Lechem, także no, był poruszony temat dość mocno. No i nie ukrywam, że miałem dylemat pomiędzy Rakowem a Lechem. Natomiast no, Raków mnie po prostu przekonał tym, że był bardzo mocno zdeterminowany, że przedstawił mi taki konkretny plan na mnie, przedstawił mi wszystko, jak to funkcjonuje. Trener Poprzęt dzwonił do mnie dwukrotnie, rozmawialiśmy, odbyliśmy długie rozmowy. Pierwsza nawet ponad pół godziny, druga też sporo i Poczułem, że to może być ten kierunek, który dał mi szansę do dalszego rozwoju. No i to mnie przekonało tak naprawdę. A to naprawdę był klucz, bo wyobrażam sobie, że gdy teraz kibice Lecha Poznań usłyszą, że mogłeś grać dla kolejarza, ale zabrakło tej determinacji czy przedstawienia pomysłu na ciebie, no to podejrzewam, że nie będą zbyt szczęśliwi i no też chyba dobrze to świadczy o Rakowie, że stał się takim klubem, który potrafi do siebie przekonać wizją, nawet kosztem drużyny, która przed chwilą grała w pucharach. Znaczy, tak, no ta wizja
brzmiała z ust trenera Papszyna bardzo, bardzo fajnie i to jak w zasadzie rozwijają tych zawodników, jakby to też, był jeden z czynników, gdzie no ja obserwowałem, jak Kraków się rozwija jako klub, ale przecież jak ci zawodnicy się rozwijają, tak? Indywidualnie, bo to dla mnie no, też jest bardzo istotne, nie ukrywajmy, więc jakby przez pryzmat tego patrzę, że to może być rozwojowe dla mnie, tak? I no, czas pokaże. Natomiast ja z tego pierwszego tygodnia jestem zadowolony, widzę jak to wygląda, to, że to, co mówił trener, to wszystko się praktycznie sprawdza i myślę, że to jest dobra droga. Miałeś obawę, że będziesz musiał jeszcze zostać pół roku w Krakowi, że będzie chciała ci zrobić na złość na przykład? Jakby w pierwszym etapie nie miałem takich obaw, natomiast one się zaczęły później, gdy te rozprawy sądowe w zasadzie zostały ciągle przekładane i miałem taką obawę, że może faktycznie to iść w tą stronę, natomiast na szczęście kluby się dogadały. Krakowia też no w tym momencie jakby poszła na rękę, no też wiadomo, coś tam udało im się zarobić, by zyskać jeszcze na tym wszystkim, także też jakby mają z tego jakieś korzyści, tak? Więc no ja się bardzo cieszę, no ale obawy na pewno były. A w jakiej ty w ogóle jesteś teraz w formie? Da się utrzymać formę grając w rezerwach? No ja się starałem robić wszystko, co jakby mogłem, tak? Czyli gdzieś miałem indywidualne też treningi motoryczno-fizyczne plus też piłkarskie gdzieś wplatałem. No i te treningi z rezerwami po południu. Także no ja się starałem jakby podtrzymywać to na tyle, na ile byłem w stanie. Natomiast no wiadomo, nic nie odzwierciedli tego poziomu, tej szybkości decyzji, reakcji, intensywności, co ekstraklasa jednak. I, no i ten tydzień był dość ciężki na pewno. Natomiast myślę, że to, co robiłem przez te, no może nie pół roku, trzy miesiące, to mi dało taki handicap, że po prostu ten przeskok nie jest aż tak duży i myślę, że nie będę potrzebował dużo czasu, żeby się tak 100% zaadaptować do tego, żeby wrócić na te właściwe obroty. Kończąc tak może wątek Krakowi, czy miałeś czasami takie wrażenie, jak patrzyłeś na niektórych obcokrajowców, że zadawałeś sobie pytanie, co oni tutaj robią, że nie pasują do tego poziomu? Znaczy czasami jest tak, że po prostu dany zawodnik na treningu trochę inaczej wygląda jak w meczu. No, druga sprawa też no, kwestia tego, jak się wkomponuje w drużynę, w taktykę. Jedni to robią szybciej, drudzy wolniej. Jedni potrafią sprzedać to, co pokazują na treningu, na meczu, a drudzy nie lub nie na początkowym etapie. No. Nie uważałem tak praktycznie o żadnym zawodniku, żeby się zastanawiać, co on tutaj robi, dlaczego on tutaj jest, że nie ma na tyle umiejętności. Ci zawodnicy mają umiejętności, natomiast po prostu czasem w meczu nie zawsze się tego zaprezentować i się to nie udaje. No dobra, to na koniec, bo trochę cię trzymamy. Powiedz, w jaki sposób ty czujesz, że zostałeś zapamiętany przez kibiców w Krakowie? Czy ta polityka klubu, który trochę miał nastawić ciebie przeciwko kibicom, się udała, czy jednak masz takie poczucie, że kibice rozumieją też twoją perspektywę i to pożegnanie odbywa się z takim obustronnym szacunkiem? Czy ja odczuwam tak wsparcie od kibiców i tak raczej zrozumienie z ich strony. No i za to dziękuję, bo tak naprawdę nie chciałem się rozstawać. Chciałem przedłużyć kontrakt, no ale się no potoczyło jak się potoczyło. Już nie ma co rozgrzebywać tego. Jestem w Krakowie. Na pewno wiele zawdzięczam i Krakowi, i ludziom przy Krakowie, kibicom. No, spędziłem tam ładnych parę lat i tak naprawdę, no, tak jak napisałem w tym oświadczeniu, no, to mnie wszystko ukształtowało jako człowieka, też przede wszystkim jako piłkarza rozwinęło, natomiast jako człowieka ukształtowało gdzieś te znajomości, przyjaźnie zostały tak naprawdę. Dużo ludzi poznałem i na pewno sentyment będzie i będę wracał wspomnieniami. Dużo miłych wspomnień mam, także na pewno dziękuję za to wszystko
i mam nadzieję, że kiedyś jednak do zobaczenia. No, zobaczymy, co los pokaże. No, piłka jest bardzo przewrotna, jak widać. Pół roku to może być zupełnie co innego, może być wieczność tak naprawdę. No tak, koniec końców pokłóciłeś się z ludźmi, a nie z klubem, więc życzymy ci, żebyś kiedyś do tej Krakowi jeszcze wrócił. Dziękujemy serdecznie za poświęcony czas. Mateusz Wdowiak z Rakowa Częstochowa, naszym gościem. Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy serdecznie. Czy Krakowia waszym zdaniem stała się takim klubem, gdzie polscy piłkarze nie będą chcieli przychodzić, wiedząc o takich sytuacjach? No właśnie przed Jakub Kosacki, także nie. Może dlatego, że nie ma innych ofert. Mówimy o piłkarzach, przypominam. No, Jakub Kosacki jest dobrym piłkarzem jednak w tej klasie. No może był, chociaż ostatni rok to chyba raczej nie spędził na graniu w piłkę, więc... No tak, wiadomo, że pojechał do Turcji nie po to, żeby osiągać cele sportowe, tylko po to, żeby dobrze zarobić. Mam nadzieję, że dobrze zarobił i teraz skupi się znów na piłce, żeby jeszcze zostać dobrze zapamiętany, że tak powiem, żeby ludzie mieli fajny taki obraz Jakuba Koseckiego, który był wyróżniającym się skrzydłowym w polskiej lidze, kiedyś poprowadził Legię do mistrzostwa, nie został zawodnikiem sezonu tylko dlatego, że wybierają piłkarze, a piłkarze za bardzo za nim nie przepadają. Była taka sytuacja, ale ja sobie przypominam ten okres w Śląsku Wrocław Jakuba Koseckiego, no to tam ci, którzy mają krótszy ląd, to pewnie już pisali o tym, że reprezentacja, były takie głosy. Przed wyjazdem. Nie, no na pewno, przed wyjazdem to był topowy piłkarz, to się trzeba zgodzić. Była przecież taka sytuacja, że chodziła plotka, że Adam Nawałka go rozważa. Tak, trochę się z tego śmialiśmy, pamiętam, ale była, tak? Właśnie mówiłem o ludziach, którzy mają krótszy ląd, także ja bym tutaj nie lekceważył Jakuba Koseckiego. Bardziej wymowne jest to, że tak, Marcin Budziński dołącza do rezerw, tak? I za chwilę wchodzi na boisko w meczu Ekstraklasy. No ale ja mu kibicuję, powiem szczerze, trzymam kciuki, bo on faktycznie po bardzo poważnej kontuzji miał duże problemy, jak tam przychodził do Radomiaka i że on jeszcze się podniósł i gdzieś trafił do tej Ekstraklasy i zagrał, to no, myślę, że nie będzie kluczową postacią, ale jednak fajnie, że wrócił na ten poziom. Wiem, że no, był też taki moment, że on chyba dość poważnie rozważał jakieś zakończenie kariery, bo nie mógł sobie znaleźć klubu, był w trakcie rehabilitacji i miał tak naprawdę ponad rok przerwy od grania w piłkę. No tak, a to gość, który ma trochę szersze horyzonty, pewnie poradziłby sobie po karierze, przynajmniej tak podejrzewam, był też chwilę w Australii, tak, no to i to chyba na tym koncercie gwiazdorskim, jeśli dobrze tak, sobie tak, przypominam, tak. No to dobra, może, też był na gwiazdorskim kontrakcie. Może prawda, na gwiazdorskim kontrakcie. Ja tak się śmiałem, jak zobaczyłem, że wchodzi na boisko, że były takie wyliczenia z Transfermarktu latały, czy u nas latały wyliczenia z Ekstrastacji, jaki jest procentowy udział Polaków, jeśli chodzi o minuty w Krakowie i tak. Chciał trochę na siłę zwiększyć ten udział Polaków, Michał Prowie, dlatego stąd ta zmiana Marcina Budzińskiego. No niecodzienna rzecz, tak? Okej, okay, Budziński nikomu nie zaszkodził, tak? Mi też Budziński nie przeszkadza, ale to też pokazuje, czy Krakowie ma jakiś plan, czy działa trochę ad hoc. Nie no, patrząc na skrzydła Krakowi przed przyjściem Kostkiego, to wygląda to bardzo źle, bo Hanka miał problemy zdrowotne i teraz na wiosnę nie gra. I wydaje się, że może na lewej obronie być potrzebny. Tak, no Fiolić jest bardzo słaby moim zdaniem. Pik też nie przekonuje. Nie, Pik był pozytywną postacią. Ten chyba jedyną no, oprócz bramkarza. Tak, ale to też popatrzymy na wszystkie, na wszystkie. Jeszcze Westynicki może ewentualnie zagrać na skrzydle. No jeszcze Thiago. I Zaucha, tak? Thiago. No i Thiago, no ale to też nie też jest, nie przekonuje. Nie przekonuje. No właśnie Pik, tak jak sobie popatrzymy na jego zasługi, no to dzięki niemu awansowali w Pucharze Polski ze Świtem Skolwin. Wyrasta na topowego skrzydłowego tam w tej Krakowie. Tak. Ale nikt poza Hanką chyba nie ma, nie patrzyłem, czy Thiago ma asysty w lidze. No to jest jak na skrzydłowych dość smutne. Zwłaszcza, że bardzo dużo dośrodkowują ci skrzydłowi. Tak. I na tym polega trochę styl Krakowi. Coś tam mogło być ze strony Fiolicie na przykład, ale już... Fiolić ma bramkę. Okay. Ale a, nie, to punkt jest. A uważacie, że Kosecki będzie gwiazdą ligi, czy przeciwnie? Nie, no bez przesady. Ja też myślę, że nie. No jednak ten okres bez gry w piłkę był długi i też przychodzi w takim momencie, w którym jest Krakowia po tym całym obozie przygotowawczym, po przygotowaniach do rundy wiosennej, więc tak naprawdę no nie przepracował pewnie tego okresu tak samo jak oni. Mhm. Gwiazdą nie, ale solidny poziom może dać. I tak jak mówię, no przyda się tej z takiej nudnej, wolnej, schematycznej Krakowi ten element błysku, jeśli wciąż to ma. Okej. Chyba w przeglądzie sportowym dzisiaj ukazała się informacja, że
Witesław Lawiczka nie będzie zwolniony przynajmniej do meczu z Pogonią Szczecin. Jakbyście byli prezesem Piotrem Waśniewskim, to byście zwolnili Lawiczka albo byście już robili to, co robi, czyli szukali nowego trenera? I w ogóle co wy sądzicie o tym, że prezes tak otwarcie mówi o tym, że szuka, rozgląda się na rynku trenerskim? Nie wiadomo, że nie wiem, Raków Częstochowa też to na przykład robi, ale trochę inaczej jest, kiedy mówisz o tym w sytuacji, kiedy twojej drużynie ewidentnie idzie, żeby pokazać, że jesteś dwa kroki do przodu, a inaczej w sytuacji, kiedy no, stołek tego trenera jest jednak gorący. Znaczy, nie jest problemem to, że szukają, bo podejrzewam, że dzisiaj są 3-4 kluby w Polsce, które szukają. Tak? Problem jest to, że robią to z gracją słonia w składzie porcelany, tak? I wszyscy o tym wiedzą, o tym, że szukają. No bo jednak pewna gra pozorów w piłce jest ważna, tak? I nawet stworzenie takiego pozoru działa na autorytet trenera, bo podejrzewam, wczoraj już po programie zastanawiałem się, jak patrzą na to z perspektywy piłkarze, tak, Śląska Wrocław. Gdy wiedzą, że pozycja trenera jest słabsza, no to siłą rzeczy może się wkraść takie, powiedziałbym, podejście, że tego gościa za chwilę tutaj nie będzie i dlaczego mam za niego umierać, tak? Zwłaszcza, ja też bym się zastanowił, czy to nie jest podkopywanie własnej pozycji negocjacyjnej, jeśli puszczasz w świat już taki przekaz, że potrzebujesz trenera na już właściwie, bo tak trochę jest, no to gorzej. Ale stoisz. Też tak, nie wiem, czy oni tak faktycznie jakoś mocno się rozglądają, bo poszła ta informacja o tym Macieju Staraczyku, natomiast była też taka plotka o Ireneuszu Mamrocie, a z tego, co gdzieś tam się dowiedziałem, to nie było kontaktu z trenerem Mamrotem i on faktycznie... Wydaje mi się, że trenera Mamrota będą łączyć z każdym klubem, który... Tak, on jest gotowy tak, jakby do pracy, bo też chyba w wywiadach mówił, że on jakby nie czuje jakiegoś zmęczenia po Arce i chętnie się czegoś podejmie, ale no i też blisko rodzinnego domu to jest tak. Wrocław Głogowa. Średnica. Tak, zgadza się. Już jesienią było bardzo blisko, żeby trener Mamrot wrócił, bo było zainteresowanie z niektórych klubów, ale tam nastąpiły pewne zwroty akcji, jeśli chodzi o uzyskane wyniki. Można sobie tutaj sprawdzić, kto miał taką nagłą woltę. Znaczy, no wolta z reguły jest nagła, no to nie trzeba było dodawać, ale kto miał woltę i... No i też Bogdan Kłys przyznawał w przeglądzie wprost, że się kontaktował z trenerem Mamrotem, więc faktycznie jest gorącym nazwiskiem na rynku. Ale w Podbeskidziu nie było wolty jesienią. Nie było, tak. Mogli Lumaka mieć też, to warto powiedzieć. Natomiast tak jeszcze o piłkarzach zaznaczę, bo też tak, jak to się mówi, podzwoniłem, popytałem i troszkę... Tak się mówi. Troszkę słyszałem, że w Śląsku Wrocław generalnie nie wszyscy pchają wózek właśnie w tę samą stronę i troszkę panuje takie podejście, bo często się mówi, zwłaszcza kolega po mojej prawicy, że w Lubinie jest wygoda i swoboda, a właśnie we Wrocławiu tak troszkę też jakby jest taki klimat, taki luźny, tak byleby być w tej górnej ósemce, bo wtedy tam ma się zapewnione jakieś finansowanie przez miasto i wszystko jest tacy i tak podobno niektórym to wystarcza, niektórym nie i stąd się biorą różne tarcia w szatni. Obóz przygotowawczy też był podobno ciekawy. Ale komu, z twoim zdaniem, jest za wygodnie w Śląsku? Tak, wiesz co, nie wiem, ale tak patrzymy... Masz nazwiska? Nie mam nazwisk, nie będziemy tutaj nikogo oskarżać bezpodstawnie. Natomiast no, jest tak troszkę, że w Śląsku wylądowało paru piłkarzy z dobrym nazwiskiem i pewnie z dobrą wypłatą, którzy nie spełniają oczekiwań albo którzy mogliby gdzieś ściągnąć ten zespół, a tego nie robią. No i tak troszkę chyba, nawet zaryzykuję taką tezę, że transfery Dariusza Sztyrki, mimo że należy mu się pewne uznanie za zasługi, są takie trochę Marko Jóźwiakowate.